Serwus. Dzisiaj jest taki dzień, w sensie nawet nie jest poniedziałek, jest sobota, powinniśmy być żywi i szczęśliwi. A tak nie jest, jesteśmy jakoś dziwnie zajebani. Nie pijcie energetyków. Jeśli nie macie w planach... Po prostu nie pijcie. Piłem do obiadu, bipowerka biedronkowego. To jest straszne, ja na przykład tak bardzo lubię smak, że ja już na przykład nie wypiję sobie coli, wolę smak Monsterki. Po prostu, nie pijcie, jak chyba, że chcecie wyglądać jak my. Proszę Państwa, dobra, zostawmy ten temat energetyków, mamy tutaj ważniejsze sprawy do omówienia. No, ogólnie rzecz biorąc, ostatnio się zrobiła taka dobra imba. Działanie reklam w Google Chrome polega na tym, że tam jest jakiś oddzielny interfejs, który najpierw tam wysyła jakieś zapytania i potem dopiero ci wyświetla reklamy. Ludzie od Google chcą zrobić aktualizację do Google Chrome'a, gdzie ten interfejs będzie już wbudowany w przeglądarkę, nie będzie oddzielny. A ze względu na to, że będzie wbudowany w przeglądarkę, nie będą działały adbloki. I Google, który jest największym reklamodawcą, właśnie zablokuje możliwość adblocków. Ciekawostka, jedyny adblock, jaki będzie działał, to Adblock Plus, ten płatny. I po prostu ludzie mają tak ból dupy. Ja jestem akurat po stronie Google, no bo ja jednak... też. No, używają produktu kogoś za darmo od lat i teraz nagle się okazuje, że tylko jedne co muszą robić, to czasami zobaczyć reklamę. W sensie ludzie zaczną cisnąć, że o, pieniążki się skończyły, co? Co kurwa? Brakuje, już hajsu youtuberku zabrakło, tak? Co, może jeszcze mam reklamę teraz kliknąć? BEG! Reklama! I co? Ludzie teraz... Wystawimy tam reklamy. Ludzie, i co? Głupio ci teraz, nie? Obejrzałeś reklamkę? Obejrzałeś do końca, kliknąłeś? W ogóle słyszałem, że miałeś malinkę na ostatnim odcinku. Nie, miałem krostę, kurwa. W tym miejscu dokładnie. Tak, masz ją. Tak. W sensie... Potwierdzam, to jest krosta obleśna. Nie chcecie tego zobaczyć z bliska. Ludzie tam pisali, o, chyba cię komar ujebał. W styczniu. Także proszę Państwa, oglądajcie te reklamy i wyłączcie adbloki do cholery jasnej. W sensie to nie jest tak, że my tylko żyjemy z YouTube'a i wróciliśmy, nam się pieniążki skończyły. My mamy... Jak ja miał żyć z YouTube'a, to bym był takim biedakiem, kurwa, że naprawdę bym musiał chyba u mamy mieszkać. Nie wytrzymają kurwa tych 5 sekund. Nie, wyświetla się ta reklama. Trzeba kurwa ręką ruszyć i kliknąć skip ad. Godzinę później schodzicie na dół kurwa do rodziców, oglądacie telewizor razem z nimi na Polsacie i jak jest film i nagle wpierdala się 20 minut reklam, to co oglądacie? O, to jest reklama! Dobre! A ja teraz mam taki zajebisty segway do kolejnego tematu. No. Chujowe reklamy. Zip! Gillette! W sensie nie wiem, o co chodzi, ale zagłębnie w temat. No to wrócimy teraz, proszę Państwa, do Reaction Channel. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Dobra, teraz bez... Co sądzisz? Jak ci się podoba reklama? Właściwie to chyba nie pokazali w ogóle, w ogóle swojego produktu. Jakby to nie było napisane, że to Gillette. No to ból dupy jest o to, że jakby ta reklama pokazuje mężczyzn w złym świetle. I jest taki argument, że gdyby taką samą reklamę zrobić o kobietach, to był wielki ból dupy, że pokazane co jest takiego straszne w kobietach, nie? I jest, zobacz to ratio w ogóle łapek w dół. Ale na przykład w komentarzach jest co chwilę jakiś komentarz, że dzięki, już nigdy więcej nie kupię Gillette. Produkt to jedno, ale czemu ludzie utożsamiają go z działem marketingu? Jeśli ci się dobrze goli Gillette, to sobie kurwa kupuj, a nie... Tak, to jest jeden z argumentów. Natomiast jakby firma za czymś stoi, nie? I w sensie jest coś takiego, że na przykład jak firma odjebie coś głupiego, to już nie chcesz kupować jej produktów, nie? Był jakiś tam energetyk, a propos energetyków, który miał jakąś taką reklamę na fejsie, robiącą sobie żarty z jakiejś tam polskiej tragedii. No na takie... I wtedy właśnie ludzie też pisali, że oni już nigdy więcej tego energetyka nie kupią. Natomiast ja trochę rozumiem tę myśl Gillette, no bo jakby nie możemy się odciąć od tego, co się, jak historycznie wyglądał ten stosunek seksizmu co do kobiet. Trochę nie rozumiem tego bólu dupy, a z drugiej strony, że Gillette właśnie na jakichś targach motoryzacyjnych czy tam... Tak, dobra, wiem. Ma te duperki, które mają takie po prostu slim fity. Dosłownie wygląda to jak pojemnik na ciało takie przylegające i na dupie mają napisane Gillette. Seksizm! The best man can get. Tak jest, dokładnie. To zasadniczo, no, co możemy wyciągnąć z tych reklam, do to, że jak widzicie jakieś objawy seksizmu, no to działajcie. I kurwa, jak chcecie seks się golić z Gillette'em, to proszę bardzo, jak wam odpowiada. A jak nie, no to nie, no kurde. W ogóle ostatnio zrobiłem jedną z takich rzeczy w swoim życiu, których wcześniej nigdy nie zrobiłem, ale teraz zrobiłem, jest mi głupio. Stłukłem piwo w sklepie. I oblałem sobie buta i nogawkę. I co, posprzątałeś, co? W sensie to była żabka, więc to było dosyć mała przestrzeń. To była żabka, więc oplułem i wyszedłem. W sensie popatrzyłem na eksperymentkę.
sprzątaj to. Jesteś kasjerką, jesteś youtuberem, kurwa. Wie pani, kim ja jestem? I kolejne. Bo trzymam 3 piwa tak, 4 tak i otworzyłem lodówkę, żeby wyjąć jeszcze energetyki sobie dołożyć. Widzicie, znowu te pierdolone energetyki! Wszystko przez nie! Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio odkryliśmy z Kubą pewien motyw. Jeśli chcesz sprawić, żeby film był dosyć taki dynamiczny, fajny do oglądania, to musisz robić szybkie cięcia, żeby pa, 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 pa! Tak się robi YouTube. Dobra, kolejny temacik. Jest sobie taka fajna miejscowość Targówek się nazywa. W Targówku w pewnym momencie na poczcie panie jakieś znalazły paczkę z żelkami. Nie było w ogóle adresata ani nic, no to zaczęły jeść te żelki. Jedna babeczka zabrała je do domu. Troszkę jej wnuczek dostał, troszkę mąż. Dziwnie się poczuły. Pojechały do szpitala. Okazało się, że w tych żelkach było LSD. No to fajne, to fajne. Fajnie się musiały bawić na tej poczcie. Policja nie jest w ogóle w stanie namierzyć, kto jest odpowiedzialny za te żelki, bo na kopercie nie było ani nadawcy, ani odbiorcy. Nie bierzcie energetyków. Nie bierzcie pożywienia z nieznajomych źródeł. To też prawda. A propos jedzenia. O! Kojarzycie, że jest taka aplikacja, co się nazywa Uber Eats. To jest taki trochę śmieszek, a trochę reklama. Zasadniczo ja mieszkam przy takiej ulicy, gdzie w Poznaniu, gdzie obok jest taka restauracja, w której lubię jeść. I zazwyczaj po prostu tam sobie schodzę i zamawiam, ale któregoś razu byłem tak leniwy. Kontekst jest ważny, że ta restauracja jest dosłownie jakieś, kurwa, no z 10 metrów max od mojego domu. Max! Powtórzmy, zamówiłeś przez Uber Eatsa, dopłacając za dowóz. 7 zł. Bo byłeś leniwą kurwą i nie chciał cię zejść na dół i zamówić. Tak. I to jeszcze nie jest koniec tej historii. Ponieważ mamy u nas w kamienicy taki dziwny myk, że jakby jest na pierwszym piętrze jest mieszkanie numer 3, na drugim piętrze jest mieszkanie numer 4, a na czwartym piętrze, na trzecim piętrze jest mieszkanie numer 5, 6, 7. I jakby są takie mini drzwi, które trzeba otworzyć, żeby odkryć, że tam są 3 mieszkania. No. I zazwyczaj jak nie otworzę tych drzwi, to Uber dostawcy nie ogarniają, że to jest jedno mieszkanie i szukają gdzieś tam dalej. I ja zamówiłem właśnie tak przez ten Uber Eats. Koleś do mnie zadzwonił, że nie wie jak tam się dostać, więc ja kurwa zszedłem na sam dół, prawie że pod tą kurwa restaurację i odebrałem to żarcie. Mimo wszystko musiałem mu zapłacić 37 zł, także zrobiłem deal kurwa życia. Jakbyś wypił energetyka, to miałbyś energię, żeby tam zejść. Tylko, że padało i mi się nie chciało iść. O Boże, 10 metrów w deszczu. No. Ale to jest tylko taki segway, żeby powiedzieć wam o tym, że jest taka promka. Że jak ktoś sobie zakłada po raz pierwszy Uber Eatsa, to możesz dać mu swój kod, jako swojemu przyjacielowi, że on tam kliknie i wtedy dostajesz 15 zł za darmo na wykorzystanie w Uber Eats. Czy ty właśnie chcesz swoje konto Uber Eatsa? Nie! Nie! Tak! Kat! A trzeci temat, i to w sumie jest taki najważniejszy temat, to jest to, że powstała grupa Jak Będzie w Klinice. Tak, właśnie, mamy w tym momencie, jak to oglądacie, nową grupkę na Facebooku, niezwiązaną z Ligą Legend. Jeśli ktoś będzie pisał na tej grupce, kiedy Liga, to będzie dostawał bana, na której po prostu będziecie mogli wrzucać memy, sobie dyskutować o jakichś pierdółkach. Nie wiem w sumie, czy ta grupa będzie w jakimś stopniu żyć w ogóle. To wszystko zależy też od was. Od was, tak. Także pewnie link w opisie będzie. Grupka się nazywa Jak Będzie na Klinice. Czy tam w Klinice? W Klinice. Klikajcie, będziemy was akceptować. Można też ją zobaczyć, jak się wejdzie na nasz fanpage na Facebooku. To tam też jest widoczna jako grupa. Tak, teraz jeden ziomek jakoś próbował dołączyć na tę grupę. O proszę, jaki szybki. Puśćmy go, niech będzie pierwszy, co? No, dobra. Niech napisze pierwszy posta. Zobaczymy, co zrobi. O, dobra. To dodamy go i do tego czasu, jak wy już tam będziecie to chcieli dołączyć. To pewnie Snoopy. A, właśnie, trzeba sprawdzić do komentarzy, nie? No. No to przejdźmy. Pan Szyszka napisał, czy dalej będziecie Dr. Hodo i Dr. Urgot? Nie. Komentarz od Łukasza Kaszy. Po co wam te czapki? Nie macie ogrzewania w domu, więc zakładacie je, bo wam zimno. Jak wydajecie ciężkie pieniądze na fryzjera, to jaki sens potem zakrywać swe włosy czapką? Wstydzicie się swoich włosów? Proszę odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania. Ej, nie, bo ja mam często coś takiego, że wychodzę z mieszkania jeszcze z lekko wilgotnymi włosami i zakładam czapkę po prostu, żeby się nie przeziębić. I w momencie, w którym zakładam tę czapkę i ją zdejmuję po około pół godziny podróży, czy to do pracy, czy na uczelnię, to po prostu te włosy wyglądają jak gówno. I nagle po prostu zostaję w tej czapce, bo nie chcę mi się tych włosów ogarniać. Nie będę chodził z grzebieniem i paską do włosów po mieście przecież. To jest w miarę logiczne rozumowanie, a z Kubą jest inaczej. Ze mną jest inaczej. Ja już po prostu jestem za stary na włosy. Proszę państwa, jest też bardzo ważna kwestia, którą musimy rozwikłać, a mianowicie... Szkieram. I nie dla tego ziomka.
Ale on jest cool, Boże, nigdy nie będę cool jak ten szkielet. To prawda. Tu cool, tu skul. Skul. Wiesz co wygrało według najlepszych, a nie? Skurwol. Nie, nie nazwiemy go Skurwol. Nie, ale doczekaj, no kurwa... Znajdź Snoopiego, czy napisał. No więc Snoopy zadał to ważne pytanie. Chcesz je przeczytać? Kiedy Minecraft na konsolce? No chyba nie będzie. Proszę Państwa, w trakcie gdy Urgot przygotowuje się do kącika muzycznego, bo musi znaleźć co gramy i sobie tam ogarnąć akordziki, to ja wam powiem, że ten kostek jeszcze nie ma imienia. Robimy turę drugą, ogarnijcie dupy i dajcie jakieś normalne imiona. No. A nie... Piździsław, co? The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed on worries and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle last Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't hide how to push through the trees that whisper in the evening. Carried away by the moonlight shadowy songs. Dobra, mamy to. Trzymajcie się, do zobaczenia w piątek o 16. Do widzenia.